Państwu dla Państwa w moim sukcesie, naszym wspólnym zresztą Bogu. Jestem zaszczycony tak znakomitym gronem współlaureatów. Dziękuję właśnie za to, że mogą się znaleźć tak znakomicie ludzi. Ewangelia uczy nas żyć Bogu. Zwłaszcza teraz wymaga od nas coś, a nawet wszystko, złożyć w ofierze. Jeden musi życie, inny pracę, albo cierpienie. To jedna z ostatnich notatek księdza Edwarda Depensa, zamordowanego w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau i beatyfikowanego przez papieża Jana Pawła II w grupie 108 polskich męczenników. Te słowa brzmią jak żałobny chorał po katastrofie prezydenckiego samolotu. Otrzymując nagrodę imienia Włodzimierza Dymszaka, poety, myśliciela, żołnierza Armii Krajowej, który poległ w czasie powstania warszawskiego, a w którym ja nie ze swej winy nie wziąłem czynnego udziału, tę prestiżową nagrodę i to w obecności najbliższych rektora Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza profesora Ryszarda Romianka, który zginął wraz z prezydentem Rzeczypospolitej, jego żoną i 93 zasłużonymi Polakami, czuję się wielce poruszony, zaszczycony i zielony. Nieprzypadkowo też sięgnąłem do powyższego cytatu. W latach 39-40 księdzu Edwardowi Depensowi służyłem do przyświętej. Mieszkałem wówczas na Mariensztacie, na tyłach kościoła świętej Anny. Moim chrzestnym ojciem był organista. Gdy wybuchła wojna, pewni, że Niemcy nie będą bombardowali kościołów, kryliśmy się w wizji świętej Anny. Ale spadły bomby. Kościół i sąsiedzka, Resursa Obywatelska, dziś do Polonii, stanęły w ogóle. Miałem wtedy 11 lat. Przerażony bliskiem nurkującym sztukasów, trzaskiem, powiemi nad głową, rozpłakałem się w głos. Ucieczką z piwnic płonącego kościoła kierował ksiądz Edward Depens. Czego liczysz? Krzyknął na mnie. Mężczyzna jesteś. Że wtedy, mając 11 lat, zreagować mężczyzną. Przestałem płakać. Pierwsze po chęstce wyjściowej 1939 roku, w święto Wielkiej Nocy, w kościele Bernardynu wystawiono grób pański ze spalonych belek i drutu kolczastego. Wybiegłem z domu, by stanąć w długiej kolejce, odwiedzającym ten grób. Tragiczny symbol zbombardowanej Warszawy i hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Nazajutrz księdza Depensa zabrało Gestapo. Kiedy ja po 4 latach znalazłem się w Dachau, mój ksiądz, któremu służyłem do mszy, już nie żył, został zamordowany. Ale kościół żyje, a księża wszędzie są obecni. W 1948 roku w 100-osobowej celi więzienia na Mokotowie uczestniczyłem we mszy świętej celebrowanej przez księdza imienia nie pamiętam Czajkowskiego z obietnika żołnierzy wyklętych antykomunistycznej partyzantów. Wkrótce też przybył tam ułaskawiony z kary śmierci ksiądz profesor Jan Stępień. Mówię ułaskawiony, choć łaska Bieruta wcale nie gwarantowała życia. Ksiądz powinien się cieszyć, bo ksiądz wkrótce połączy się z Bogiem, mówił mu już we wrątkach więziennych klawisz. On ten traciony wiedział, co może czekać ułaskawionego. Więc ja, aby nie być gołosłownym, przytaczam. Pułkownik, profesor Wacław Lipiński, skazany na karę śmierci i ułaskawiony przez Bieruta, popełnił samobójstwo, skazany z 4 piętra wewnętrznej galerii. Albo powiesił się z ciebie, lub może umarł na serce. Tego więziennym władzom ani w dniu śmierci, ani płodem nie udało się ustalić. Ksiądz Jan Stępień szczęśliwie uniknął losu pułkownika. Doczekał śmierci Józefa Stalina i jeszcze przez wiele lat służył Bogu jako proboszcz drewnianego kościółka w Laskach i kapelan niewidomych dzieci. Odwiedzałem go tam. Kiedyś podarował mnie maszynopis swych później wydanych wspomnień. Szanownemu, drogiemu Januszowi Kreśmierskiemu pisał w dedykacji mojemu pierwszemu studentowi wykładu z historii starożytnego wschodu w więzieniu na Mokotowie w roku 1948 z radzaniem wysokiego wstania i dzieła. Z
zaszczycony, lecz też zdumiony zapytałem, dlaczego pierwszemu? Bo kandydat nauk po ukończeniu Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie objął katedrę Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu z chwilą wybuchu wojny, z chwilą wrodzenia do Polski Niemców i zamknięcia wszystkich wyższych uczelni. Po wojnie zaś aresztowany przez UB, skazany na karę śmierci, ułaskawiony, pierwszy swój wykład wygłosił właśnie w tej stuosobowej celi na Mokotowie. A ja byłem jednym ze słuchaczy jego wykładu. W Radziczu, w więzieniu szpitalu dla kuźników, uczyłem się podstaw łaciny i tomizmu. Moim nauczycielem był ksiądz jezuita, miłośnik poezji, więc w zamian za naukę łaciny, tomizmu, recytowałem u Mickiewicza Słowackiego, który całe księgi miałem w pamięci, a on słuchał ze wskutkiem. Kawerna tego wkrótca była niczym w porównaniu z ukrytą w duszy znacznie głębszą raną. Aresztowano go, gdy wysłuchał spowiedzi szefa wojewódzkiego UB. Spowiedź była doniesieniem o tym, co dzieje się w aresztach bez niej. O torturowaniu i wywożeniu naszych żołnierzy Armii Krajowej. UB, współsprawca ich aresztowań, nie prosił księdza o rozgrzeszenie, a jedynie o przekazanie premierowi Mikołajczykowi listy przeznaczonych do wywiezienia na wschód. Ksiądz nie zdołał przekazać jej premierowi, zabrało mu je UB, a UB-owi, który chciał zapobiec wówczas markowców, wymierzono karę śmierci i wykonano. Ksiądz spowiednik, mój nauczyciel łaciny, nigdy nie mógł przeboleć tego, że nie spalił wcześniej tej listy. To moi bliscy i księża, męczennicy, wspominam im, bo mieli znaczący udział w kształtowaniu mojego charakteru, charakteru późniejszego Isaka. Kończę. Pisząc to swoje czterotomowe dzieło, mówię o ostatnim, o prześladowaniu, zamęczonym, zamordowanym, nie mogłem nie wznieść się ponad ciężki opór doczesności i nie spotkać się z tym aniołem stróżem. To on wiódł mi pióro, gdy pisałem o prowadzonych na egzekucję rotmistrzu Witoldzie Pileckim, majorze Zaporze i jego żołnierza, rąku strzał włoskim z poznańskiego z czerwca, wreszcie o więzionym na śmierć w bagażniku księdzu Jerzy Popiełuszce. Bóg zapłać. Jest jeszcze jeden anioł, któremu chciałbym podziękować. To moja żona Barbara, która blisko już 40 lat towarzyszy mi na mojej wyboistej drodze. Dziękuję bardzo.